W jaki sposób stworzyć sobie na stronie internetowej taki formularz do zbierania listy mailingowej, gdzie użytkownik może sobie wpisać imię, e-mail, kliknąć przycisk, zaznaczyć tutaj zgody polityki prywatności i zapisać się na Twoją listę mailingową w celu odebrania jakiegoś prezentu. Na przykład na tej stronie jest to książka Joe Vitali Zacznij przyciągać pieniądze. Na tej na przykład stronie jest przycisk, ok, chcę info, pod tym przyciskiem jak się kliknie wyskakuje okienko i tutaj jest taki bardziej rozbudowany formularz, jest więcej pytań, można zaznaczyć któreś opcje, wypełnić okienka, zaznaczyć zgody i przycisnąć przycisk w celu tu dowiedzenia się tych informacji i odebrania informacji, o których tu jest mowa. I dużo osób nie wie właśnie w jaki sposób wykonać takie okienka do zapisu do listy mailingowej i ja teraz Tobie właśnie w tym wideo to pokażę krok po kroku. Fajnie, że tu jesteś, ten film jest trochę długi, dlatego zanim zaczniemy powiem Ci, co po kolei będę w tym filmie omawiać. Więc na początku powiem, co jest właściwie potrzebne, żeby taki formularz do zapisu stworzyć. Powiem Ci o potrzebnych narzędziach, jakie są wymagane. Powiem Ci, co musisz zrobić, zanim zaczniesz tworzyć taki formularz, bo są pewne rzeczy, które musisz mieć zrobione wcześniej, więc to omówię. Potem pokażę Ci w praktyce, jak się taki formularz tworzy, co jest ważne, jak poustawiać ustawienia, żeby to wszystko działało, funkcjonowało. Następnie powiem Tobie, jak taki formularz wstawić na stronę internetową, ponieważ formularz to jest jedno, a strona internetowa to jest drugie, więc wyjaśnię to, o co w tym chodzi. W międzyczasie też wytłumaczę Tobie różnicę, czym jest wysyłka automatycznej wiadomości e-mail po zapisie na taki formularz, a czym jest wysyłka newslettera, bo to są dwie różne rzeczy, więc Tobie to pokażę. A na sam koniec pokażę Tobie przykład, jak to działa u jednego z moich klientów w branży turystycznej, jak dokładnie on sobie to zastosował u siebie. Pokażę Tobie, jak to u niego wygląda w praktyce i to będzie koniec filmu, więc jest tu bardzo dużo różnych informacji, które są potrzebne. Jest to pełny tutorial, który jest potrzebny do stworzenia właśnie takiego formularza zapisu. Jest wszystko wyjaśnione. Jak obejrzysz to wideo, to dużo Ci się rozjaśni. Także zapraszam Ciebie serdecznie i zaczynamy. Zanim zaczniemy tworzyć sobie ten formularz, kilka informacji. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że aby taki formularz stworzyć, trzeba mieć do tego specjalne narzędzia i nie są to narzędzia do tworzenia stron internetowych, tylko do zbierania bazy mailingowej, do zarządzania właśnie mailingiem, wysyłania wiadomości e-mail i takich narzędzi jest bardzo wiele różnych na rynku, różne są oferty. Narzędzie, z którego ja korzystam, nazywa się GetResponse. W tym narzędziu możesz właśnie zbierać sobie bazę mailingową, tworzyć listy mailingowe, wysyłać automatyczne wiadomości e-mail, ale też wiele różnych innych rzeczy można robić. Na przykład masz tu pokój webinarowy, też strony lądowania można robić i wiele różnych innych rzeczy. Jeżeli chcesz, abym pomogła Tobie w używaniu narzędzi GetResponse, i chcesz wdrożyć sobie je na swoją stronę, to zapraszam Ciebie też na moją taką stronę getresponseclientsinternetu.pl. Tutaj jest wszystko właśnie o GetResponse. Jest tutaj też taki bezpłatny kurs mój 30 dni krok po kroku z GetResponse. Tam wszystko po kolei tłumaczę, jak w ogóle sobie swoją domenę podłączyć do GetResponse'a, jak właśnie tworzyć formularze, jak tworzyć też strony internetowe tutaj w GetResponse, bo może nie masz WordPressa i nie masz żadnego systemu do tworzenia stron w tym momencie, to w GetResponse też możesz tworzyć strony, nie musisz mieć WordPressa, nie musisz mieć żadnego dodatkowego narzędzia do tworzenia stron, bo możesz też strony tworzyć w GetResponse. I tutaj właśnie przeprowadzam Cię przez 30 dni takim kursie, jak korzystać z narzędzi GetResponse, z webinarów i różnych innych narzędzi, które właśnie GetResponse ma. Także możesz się tutaj na ten kurs bezpłatny zarejestrować i sobie przejść. Osoby, które są na ten kurs zarejestrowane, mogą też liczyć na moją pomoc, czyli jeżeli chcesz sobie
na swoją stronę, może już masz jakąś stronę, może masz bloga, może masz sklep i chcesz sobie to wstawić, zacząć używać tej automatyzacji w swoim biznesie, to możesz się do mnie zgłosić, ja Tobie pomogę, tym osobom, które tutaj skorzystają z tego kursu, które są zapisane na ten mój kurs, to po prostu pomogę zupełnie bezpłatnie w tych narzędziach, w używaniu tych narzędzi, tak? W GetResponse. Jak, co tam trzeba zrobić, jeżeli czegoś nie będziesz wiedzieć, jak coś używać, tak? Także zapraszam Ciebie serdecznie. GetResponse ma opcję bezpłatną, jest to opcja free na start. Tutaj właśnie możesz sobie już stworzyć formularz zapisu, stworzyć sobie jedną stronę lądowania, stworzyć sobie wiadomość e-mail, z tym, że tutaj w tym free nie ma automatyzacji, czyli nie ma tutaj takiej automatycznej wysyłki wiadomości e-mail, a to często się przydaje, właśnie gdy osoba zapisuje się poprzez taki formularz, jak tu widzisz, to od razu po zapisie jest automatycznie wysłana wiadomość e-mail do tej osoby z linkiem na przykład do pobrania tego e-booka, czy z linkiem do zaproszenia na jakieś spotkanie, czy do jakiegoś wideo. I generalnie nie jest to nawet jedna wiadomość, ale potem jest cała taka kolejka wiadomości, którą się raz ustawia, że po zapisie na listę wyślij wiadomość w dniu pierwszym, w dniu drugim, w dniu trzecim po zapisie, tak? W czwartym, piątym, dziesiątym, trzydziestym, sześćdziesiątym i tak naprawdę w nieskończoność można to ustawiać. I dzięki temu mamy ogromną automatyzację, ponieważ tworzymy sobie takie wiadomości e-mail tylko raz, ustawiamy je do kolejki i potem każda osoba, która zapisze się poprzez taki formularz, zaczyna od samego początku całą tą kolejkę wiadomości e-mail otrzymywać. I właśnie takie automatyczne wiadomości e-mail są dostępne tutaj w pakiecie e-mail marketing, czyli w tym drugim, to już jest pakiet płatny. Ale tutaj w tym pakiecie na start możesz sobie wypróbować wysyłanie wiadomości, bo jest tutaj możliwość wysyłania wiadomości, ale tylko wiadomość typu newsletter. To znaczy, że ona nie zostanie wysłana automatycznie każdej osobie, która zapisze się na listę, tylko Ty po prostu możesz napisać wiadomość i kliknij wyślij i wyślę Ci do całej bazy mailingowej, do wszystkich osób, które są zapisane na Twojej liście, ale Ty musisz ręcznie kliknąć, że trzeba wysłać, tak? Czyli nie robi się to w sposób automatyczny. Możesz też zaplanować sobie wysyłkę takiego newslettera na przyszłość, czyli utworzyć sobie taką wiadomość i na przykład ustawić, żeby wysłało Ci w najbliższą niedzielę, czy za dwa dni i tak dalej, ale to będzie wysłane tylko jeden raz w ten konkretny dzień, kiedy Ty ustalisz, że ma zostać wysłane. Czyli newsletter wysyłamy albo od razu w momencie, kiedy go napiszemy taką wiadomość i mamy do wyboru wysłać to od razu lub ustawić jakąś datę w przyszłości. Natomiast różnicą pomiędzy newsletterem a autoresponderem, czyli tymi wiadomościami automatycznymi, jest taka, że newsletter będzie wysłany tylko jeden raz. Nieważne, czy teraz, czy w przyszłości ustawisz datę, będzie wysłany tylko jeden raz, tak? Natomiast autoresponder jest wysyłany w kółko. To znaczy, nie w kółko jedna wiadomość ta sama do tej samej osoby, oczywiście, tylko chodzi o to, że ustawiamy właśnie tutaj wiadomość, ustawiamy, że dana wiadomość, na przykład wiadomość pierwsza, ma zostać wysłana od razu po zapisie na listę. Wiadomość druga ma zostać wysłana na przykład na drugi dzień. I one będą wysyłane w kółko każdej osobie w odpowiednim dniu, tak? Czyli nieważne, kiedy ta osoba się zapisze, czy ona się zapisze dzisiaj, czy ona nam się zapisze za miesiąc na ten, czy jutro, czy pojutrze. Te osoby się zapisują cały czas tak naprawdę codziennie na listę mailingową i dzięki autoresponderowi, że właśnie tu jest tak automatyczna ustawiona taka kolejka, że każdej osobie, która zapisze się na listę, od razu po zapisie wyślij wiadomość pierwszą. I tak właśnie działa autoresponder. Newsletter tak nie działa, nie będzie wysyłany zawsze każdej osobie, która zapisze się na listę, tak? To jest taka różnica. Dlatego dla mnie pakiet e-mail marketing właśnie w biznesie online to jest minimum. Ja osobiście używam wyższych pakietów, bo jeszcze po prostu korzystam z bardziej zaawansowanej automatyzacji. Się to nazywa marketing automation, ale o tym tutaj dzisiaj nie będziemy mówić. W każdym razie możesz sobie uruchomić GetResponse bezpłatnie
i stworzyć sobie taki formularz, który dzisiaj Tobie właśnie pokażę. Podsumowując, aby stworzyć sobie taki formularz, trzeba mieć narzędzie do tworzenia list mailingowych, do zbierania list mailingowych i właśnie w tym narzędziu tworzy się te formularze. A dopiero ten formularz, który tworzymy tam w tym narzędziu, czyli w tym wypadku u mnie w GetResponse, ja się tu loguję na GetResponse i tutaj po zalogowaniu mamy narzędzia i są tutaj też formularze, tak? I właśnie tu się tworzy te formularze zapisu, mam różne potworzone, bardziej rozbudowane, mniej rozbudowane i tutaj ten formularz stąd bierzemy i wstawiamy go na stronę internetową, tak? W ten sposób to trzeba zrobić. I wtedy każda osoba, która tutaj poprzez taki formularz na stronie się zapisze, to te dane, które tu wpisze, czyli imię i e-mail, zostaną zapisane nie tu na stronie gdzieś, tylko właśnie tutaj w tym narzędziu, w którym stworzyliśmy ten formularz, czyli w moim wypadku w GetResponse i będzie tutaj w opcji kontakty. Tu w kontakty mamy różne listy mailingowe i mamy informację, ile jest osób zapisanych na danej liście mailingowej. Ponieważ taki formularz łączymy z konkretną listą mailingową, czyli wskazujemy tutaj podczas tworzenia tego formularza, wskazujemy na którą listę mailingową ma ten kontakt, który tu wypełni te dane, ma się zapisać. Takich list mailingowych w opcji kontakt możemy sobie tworzyć nieskończoną ilość, dowolną ilość. Nazywamy sobie te listy w dowolny sposób i właśnie poprzez to, że połączymy sobie listę mailingową z formularzem, to wtedy poprzez ten formularz ktoś zapisuje się na konkretną naszą listę mailingową. I my wtedy możemy do tej osoby wysłać wiadomość typu newsletter właśnie, albo mieć już tu gotową kolejkę wiadomości e-mail. Tak jak na przykład widzimy tutaj na tej liście mailingowej, mogę sobie zobaczyć teraz tutaj autorespondery, czyli te właśnie automatyczne wiadomości. I widzimy, że tutaj mam trzy takie wiadomości, czyli każda osoba, która zapisze się na tą listę, otrzymuje po kolei w dniu zero, czyli natychmiast po zapisie, tak? Wiadomość pod tytułem potrzebuję danych do instalacji, potem następnego dnia w dniu pierwszym po zapisie o godzinie 9 dołącz do grupy, potem jeszcze na kolejny dzień, czyli w drugim dniu od zapisu, tak? O godzinie 9 jak Ci idą pierwsze kroki, tak? No i tu mogę sobie dokładać kolejne te wiadomości, na przykład wyślij w dniu 5, 10, 30 i tak dalej i to bardzo, bardzo ułatwia obsługę klienta, partnera, po prostu jest to świetne wyręczenie, bo nie muszę pamiętać komu, kiedy, który wiadomość mam wysłać, ponieważ tu się każdy zapisuje i tu program pilnuje, w którym dniu jest dana osoba. Czy osoba już jest w dniu pierwszym po zapisie, w dniu drugim, czy w którymś dniu innym jakimś i po prostu wtedy wysyła odpowiednią wiadomość e-mail. Ja nie muszę tego pilnować. To jest mega uwolnienie czasu właśnie w biznesie online. Podstawą jest właśnie używanie autoresponderów. Więc wracamy tu do formularzy i teraz pokażę Tobie właśnie, jak sobie stworzyć taki formularz i jak go wstawić na stronę. Taki formularz możesz wstawić na dowolną stronę, zrobioną gdziekolwiek, bo jest też dużo różnych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Ja wszystkie strony tworzę w WordPress, ale są osoby, które tworzą strony w jakichś jeszcze innych narzędziach, a nawet jeżeli tworzą w WordPress, to też w zależności jakich wtyczek używają, to może u mnie wyglądać inaczej, u kogoś może wyglądać inaczej, więc w zależności po prostu jakich narzędzi do tworzenia stron używasz, to po prostu w odpowiedni sposób należy sobie ten formularz tam w tych narzędziach wstawić. Natomiast wstawia się to zawsze poprzez taki kod, czyli musisz sobie stworzyć formularz, następnie po stworzeniu tego formularza dostaniesz kod formularza. Tutaj na przykład właśnie możemy skopiować kod formularza. Kopiuję, tu jest ten kod, jak nie musisz się w ogóle, nie musisz się na tym znać, masz go po prostu skopiować. Skopiowano i następnie tam, gdzie tworzysz sobie swoją stronę, czyli w moim wypadku w WordPressie, tak? No to jak Ty tworzysz stronę sobie, to musisz wiedzieć, gdzie ją tworzysz i musisz po prostu znać to narzędzie do tworzenia stron, tak? W moim wypadku tworzy się to w WordPressie, wybieram taką opcję wstaw tekst i po prostu ten kod, który skopiowałam, wklejam w tekst i ten tekst zamienia mi się właśnie na ten formularz, którego kod skopiowałam.
ten sposób wstawia się to na stronę. Za chwilę Ci to pokażę w praktyce, jak się to robi. Teraz tłumaczę w teorii. Zatem jest to bardzo, bardzo proste, ale zanim w ogóle zaczniemy tworzyć ten formularz, to jak widzisz, są tutaj tak zwane pola zgody i jest tu polityka prywatności. I jak się klika w link polityka prywatności, to otwiera się strona z polityką prywatności. Właśnie zanim stworzysz formularz, musisz mieć stworzoną stronę z polityką prywatności i musisz mieć stworzone te właśnie pola zgody. I dopiero wtedy możemy przejść do tworzenia formularza, żeby w tym formularzu wstawić te pola zgody z tą polityką prywatności. Bo jeżeli nie masz tych pól zgody i nie masz strony z polityką prywatności, to po prostu twój formularz wtedy nie będzie tego miał, a prawo wymaga tego, że musi być akceptacja właśnie zgód i musi być link do polityki prywatności. Więc możesz oczywiście stworzyć sobie formularz, który tego nie ma, technicznie jest to możliwe, natomiast jest to wtedy niezgodne z prawem. I wideo na temat tego, jak się tworzy politykę prywatności oraz pola zgody, nagrałam w osobnym wideo, więc odsyłam Cię do tego wideo osobnego, link do tego wideo jest gdzieś tutaj pod tym wideo, więc poszukaj. Natomiast teraz zajmiemy się już stworzeniem tego formularza. Bo zakładam, że obejrzysz sobie tamto wideo, stworzysz sobie stronę z polityką prywatności, stworzysz sobie te pola zgody, więc zakładam, że już to będziesz mieć i wtedy przechodzisz do tworzenia formularza i następnie jak go stworzysz, to wstawienia go na stronę. Pokażę Ci, jak się to wstawia na stronie w WordPressie. W porządku, więc jesteśmy w narzędziu GetResponse, pokażę Ci, jak się tworzy właśnie tutaj taki formularz. Więc zanim zaczniemy tworzyć formularz, to jak już powiedziałam, pierwsza rzecz to jest to, że musisz mieć politykę prywatności i pola zgody już stworzone, a druga rzecz to też musisz mieć już stworzoną listę mailingową, na którą chcesz, żeby ten formularz zapisywał. Czyli najpierw wchodzimy w kontakty, klikamy utwórz listę, wpisujemy nazwę listy, na którą chcemy, żeby ten formularz zapisywał. Ona się po prostu pokaże tutaj na, właśnie tutaj będzie nazwa tej listy. Jak już masz stworzoną listę, wtedy przechodzimy do narzędzia, formularze i stwórz formularz. Teraz tutaj wybieramy po prostu kreator formularzy. Ja tutaj zawsze wybieram pusty i biorę którykolwiek, bo po prostu ja sobie i tak potem przerabiam, więc wybieram na przykład ten. I teraz wchodzi mi do takiego kreatora formularzy i tutaj mam ten wybrany formularz, ten taki szablon, tak? I mogę sobie tutaj każdy właśnie ten elemencik kliknąć, mogę go usunąć. Ja sobie to zazwyczaj usuwam, ponieważ tak jak na przykład tutaj w tym, na tej stronie widzisz, to wszystko co jest to napisane, to jest napisane tam, gdzie się tworzy stronę internetową. A tylko sam formularz jest wstawiony z GetResponse'a, dlatego ja w formularzu nie mam żadnych tu napisów nad formularzem, ponieważ wszystkie napisy nad formularzem ja tworzę po prostu na stronie, a nie tutaj w GetResponse. Czyli ja w GetResponse tworzę sam formularz, bez żadnych tam napisów nad formularzem i dlatego to usunęłam. Teraz mamy pole. No, pole e-mail zawsze musi być. Adres absolutnie na pierwszej stronie nie. Imię możesz, nie musisz. Możesz też usunąć. Jeżeli nie chcesz pola danego, to po prostu śmietniczek. Jeżeli chcesz zostawić, to zostawiasz. Układasz sobie to po prostu teraz tak jak chcesz, w zależności jak sobie tutaj to na stronie pomyślałeś. Ja na przykład tutaj mam, widzisz, pola obok siebie i przycisk pod polami, ale różnie to na stronach wygląda. Więc ustawiasz sobie to tak jak chcesz. Ja jeszcze często robię tak, że jak widzisz nazwa tego pola, czy tutaj wpisać imię, nie jest nad tym polem, tylko w środku. Dlaczego? Dlatego, bo jak jest nad polem, to jest szerszy ten formularz, bo potrzeba więcej miejsca, żeby tu jeszcze na górze była ta informacja. Więc ja zawsze robię tak, że ta informacja jest wewnątrz pola. I jak to zrobić? Klikamy po prostu w to pole, przechodzimy layout i tutaj wybieramy, żeby było wewnątrz, tak? I znikło nam to teraz, ponieważ etykieta znikła. I tutaj w przykład trzeba to wpisać. Czyli ja sobie to kopiuję i tutaj wpisuję w przykład, widzisz, to się teraz tutaj wpisało. Zaznaczam też, że pole musi być wymagane i teraz to drugie pole, tutaj widzimy, że to jest imię,
tu jest jakby, jeżeli przy jednym polu zmienię, że wewnątrz, to już we wszystkich mi się to zmieni, tak? Także tu jest automatycznie też już ustawione, że wewnątrz. Tu w przykład wpisuję imię. I jeszcze tu często dodaję, podaj swoje imię, a tutaj podaj swój adres e-mail, tak? No i teraz po prostu sobie to układam. Powiedzmy, że chcę taki mieć wąski ten formularz. O, powiedzmy, że taki, więc to sobie zmniejszam i dostosowuję. Teraz tutaj muszą być te pola zgody, które wcześniej trzeba było sobie stworzyć. Więc klikamy tutaj opcję pola i szukamy sobie, tutaj mamy tak, pola zdefiniowane, tutaj mamy pola dodatkowe i tutaj są pola zgody, tak? Więc wybieramy sobie, mam tych pól wiele różnych stworzonych, dwa razy klikamy i to się wstawi i tutaj dwa razy i to się wstawi, tak? I teraz mamy, no ale to źle tu wygląda, oczywiście musimy to jakoś poprawić, więc zaznaczamy to pole, wchodzimy w styl i tutaj wysokość, rozmiar, zmieniamy sobie to w wartości, żeby nam się to zmniejszyło. Ja jeszcze robię tak, że ten krótszy napis najpierw jest na górze, tu jest ten na dole. No i po prostu układamy sobie to, żeby jakoś nam wyglądało, tak? I mamy teraz taki formularz. Jeżeli moja strona, na którą chciałabym wstawić ten formularz, miałaby inne tło niż białe, no to warto by było też, żeby tutaj tego tła wtedy nie było, no bo to by było widać wtedy to tło, tak? Więc możemy też usunąć kolor tła, zaznaczamy tutaj ten cały obszar, styl i wybieramy sobie tu oto, że wtedy jest przezroczysty, ok. I mamy przezroczysty, więc jak ja wstawię na stronę taki formularz, to po prostu tło będzie takie, jakie jest na stronie, tak? Przezroczyste. Teraz ważne jeszcze jest to, że zaznaczamy te pola zgody. Tutaj wchodzimy w layout i zaznaczamy, że pole jest wymagane. Kolejne pole zgody i że jest wymagane, tak? I pole imię też, że jest wymagane. Wszystkie pola muszą być, że są wymagane. Tak jest najlepiej. No i tutaj, jeżeli chcemy coś innego na tym przycisku napisać, to klikamy w ten przycisk dwa razy i możemy napisać tutaj się zapisz, tak? Na przykład, tak? Oczywiście tu możemy sobie kolor przycisków ustawić, tego przycisku, tak? Kolor i podświetlenie. Podświetlenie, czyli to jest po najechaniu myszką, ale tego tutaj nie widać. To będzie widać tutaj na podglądzie. Możemy sobie kliknąć. Tu mamy podgląd, jak ten formularz będzie wyglądał i widzisz, że jak najeżdżam myszką, to jest jaśniejszy zielony, a jak nie jestem myszką, to jest ciemniejszy, jaśniejszy, ciemniejszy. Więc właśnie to się robi tutaj, a w styl i widzisz, kolor jest normalnie ciemniejszy, a podświetlenie, czyli tam jak się najeżdża myszką, to jest jaśniejszy. Oczywiście mogłabym wybrać jakiś zupełnie inny, na przykład żółty, pomarańczowy. Teraz jak wejdę w podgląd, to jest zielony, a jak najeżdżam, to jest pomarańczowy, tak? Więc to sobie tutaj ustawiamy. Więc tu ustawialiśmy teraz wygląd tego formularza, a teraz musimy wejść jeszcze w ustawienia i ustawić, czyli ustawić, na którą listę mailingową ma zapisywać ten formularz i jeszcze, co ma się zadziać, co ma się stać po tym, gdy osoba zapisze się już na tą listę. Bo mogą się stać, masz kilka możliwości różnych. Więc teraz wchodzimy sobie po prostu w ustawienia, tutaj ustawienia. I teraz nazywamy sobie ten formularz, nadajemy mu nazwę. Więc ja nazywam zawsze formularze tak samo, jak nazwa listy mailingowej, na którą będę zapisywać poprzez ten formularz. Żeby to było dla mnie spójne. Czyli tu wybieram listę, mam tu swoje różne listy, powiedzmy, że niech to będzie lista szkoleniowa, to wtedy formularz też nazywam szkoleniowa, tak? Żebym po prostu miała taką samą nazwę formularza jak listy, wtedy będę wiedzieć, łatwiej mi jest tak po prostu. Ale ty sobie możesz jakąś swoje nazewnictwo wymyśleć i możesz sobie tu coś innego napisać, to tylko ty decydujesz. Więc to jest pierwsza rzecz, nazwa formularza. Druga rzecz, wybierasz właśnie, na którą listę ma zapisać. Więc tą listę, tak jak wcześniej mówiłam, należało sobie najpierw stworzyć, bo jak jej nie stworzysz, to jej tutaj nie będzie wtedy, tak? Więc najpierw sobie trzeba stworzyć listę, żeby sobie tutaj wybrać tą listę.
Czyli mamy już dwie rzeczy. Mamy nazwany formularz, mamy wskazane, na którą listę mailingową ma zapisywać. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Domyślnie zawsze jest zaznaczone, że dodawaj do dnia cyklu 0 i tak zawsze zostaw, bo przecież zawsze chcemy. To jest właśnie, dotyczy właśnie automatycznej wysyłki wiadomości, czyli że osoba zapisana poprzez ten formularz ma być oznaczona, że jest w dniu, którym? W dniu 0 na przykład, tak? No i tu jest informacja, że na liście szkoleniowej w dniu 0 są dwie wiadomości, więc akurat tu są dwie. Jakbym wybrała na przykład tutaj, to 0 wiadomości. Akurat na tej liście nie ma tu żadnej wiadomości w dniu 0, a weźmy jakąś tam inną listę na przykład. O, tu jest w dniu 0 jest jedna wiadomość, na przykład, tak? Więc dodaj do dnia cyklu i w tym momencie osoba, która zapisze się poprzez ten formularz na tą listę, zostanie oznaczona, że jest w dzień 0 i zostanie do niej wysłana jedna wiadomość, która jest tam w tym autoresponderze już ustawiona, tak? Ok, ale można sobie to później też ustawić, można sobie to później też zmienić. W każdym razie to zawsze zaznaczone powinno być i zawsze tu powinien być dzień 0. Możesz wybrać inny dzień, ale wybieraj zawsze dzień 0. I ostatnia rzecz, którą ustawiasz, to jest strona podziękowania. Strona podziękowania to jest strona, która wyskoczy po zapisie na listę. Zademonstruję Tobie to tutaj. Zobacz, jest jakaś osoba, podaje swoje imię, na przykład Krzysztof, podaje sobie jakiś swój e-mail, jakiś tam, tak, wymyślony, zaznacza sobie te zgody i klika pobiera. I w tym momencie wyskoczyła strona podziękowania. To jest właśnie w tym momencie tu strona podziękowania wygląda w ten sposób. Gratulacje, e-book wysłałam do Ciebie na wskazane e-mail. Miłej lektury, dużo pieniędzy, tak? Tak wygląda strona podziękowania. O stronie podziękowania też mam całkowicie osobne jakby takie szkolenie, bo strona podziękowania jest bardzo strategiczną stroną. To akurat co teraz tutaj widzisz nie jest może najlepszym przykładem właśnie, najlepszego wykorzystania tej strony, bo można ją dużo lepiej wykorzystać i już na tej stronie można bardzo fajnie zacząć zarabiać. Natomiast to szkolenie nie dotyczy tu strony podziękowania, to sobie znać szkolenie dotyczące strony podziękowania, to tam właśnie to wyjaśniam. Natomiast chodziło mi teraz, żeby zaprezentować Ci ten mechanizm, tak? Czyli jeżeli teraz tutaj wybierzesz sobie opcję, że strona z podziękowaniem ma wyskoczyć jakaś inna niż ta, na której jest ten formularz, tak? No to właśnie wtedy możesz wybrać sobie niestandardowe i tu wkleić link do tej strony. Czyli no musisz najpierw mieć tę stronę stworzoną, tak? I wtedy tu masz do niej link. Kopiujesz ten link i tutaj wtedy wybierasz, że strona z podziękowaniem niestandardowe i wklejasz ten link. I tak samo tutaj dla zapisanych robisz dokładnie to samo niestandardowe i ten sam link wklejasz. Można oczywiście inną stronę podziękowania dać dla osób, które już kiedyś zapisały się na tą listę, ale to już jest taki bardziej rozbudowany, że tak powiem, system. To trzeba mieć już na to jakąś tam strategię i tak dalej opracowaną. Ja szczerze nigdy tego tak nie używam. Zawsze daję tą samą stronę podziękowania tu, jak i tu. I to są takie rzeczy, które właśnie trzeba ustawić, czyli nazwa formularza, na którą listę mailingową ma zapisywać, dodać do dnia cyklu 0, dzień 0 i ustawić stronę podziękowania. Jeżeli nie masz strony podziękowania, możesz ustawić opcję zostań na stronie, czyli wtedy w momencie, kiedy osoba wpisze imię i mail, a kliknie OK, pobieram, to nic się nie wydarzy i po prostu osoba, strona, no po prostu dalej będzie na tej stronie. Tutaj tylko wyskoczy taka informacja, OK, zostałeś zapisany, tak? I tyle. I nic więcej się nie wydarzy. A więc nie jest to dobra opcja, bo tracimy tutaj w tym momencie właśnie taką możliwość przekierowania osoby na jakąś inną stronę, gdzie na przykład będziemy mieli dla niej jakąś ofertę już. No to tak jak mówię, o stronie podziękowania jest osobne szkolenie. Jeżeli wybierzesz opcję zostań na stronie, czyli osoba podała imię, podała e-mail, kliknęła pobieram za darmo, no i nic się nie wydarzyło, ona dalej jest na tej stronie. No to jak ona ma odebrać teraz ten e-book, tak? Więc wtedy, jeżeli wybierasz opcję zostań na stronie, no to warto by było, żebyś miała opłacony ten pakiet z automatyzacją i żeby była właśnie wysłana ta automatyczna wiadomość, a w tej wiadomości link tam, gdzie ta osoba może sobie pobrać
ten obiecany prezent, czyli w tym wypadku ten e-book, tak? Więc to sobie trzeba wtedy ustawić, żeby ta wiadomość została do tej osoby wysłana, no bo każdy poczuje się oszukany w tym momencie, tak? Podałem e-mail i co? No i gdzie ten e-book? Tak? Więc to trzeba osobie dostarczyć. No, więc to musisz o tym pamiętać. Ok, zapisujemy tutaj te dane. No i teraz mamy wygląd formularza ustawiony, ustawienia, na którą listę zapisuję, jaka strona podziękowania i tak dalej. Mamy już też ustawione, więc teraz klikamy publikuj. I tu właśnie wyskakuje nam takie podsumowanie i mamy ten kod. Ten kod mamy tu, możemy go od razu skopiować. Lub jeżeli teraz nie, na przykład nie masz czasu teraz tego wstawić na stronę, później to zrobisz, to możesz stąd wyjść i zawsze możesz wejść w narzędzia, w formularze. I tutaj masz te wszystkie formularze, czyli tu przed chwilą stworzyliśmy ten najnowszy formularz, będzie na samej górze, tak? To jest ten, który przed chwilą tworzyliśmy, nazywa się szkoleniowa, zapisuje na listę szkoleniowa. No i po prostu tutaj mamy trzy kropeczki i możemy ten kod skopiować stąd. Także jak będziesz gotów, gotowa, żeby wstawić ten formularz na stronę, to po prostu tutaj stąd też możesz ten kod sobie skopiować, tak? No i gdy już mamy ten kod, już mamy gotowy formularz, mamy już ten kod tego formularza, to teraz należy wstawić ten kod na stronę internetową, tam w to miejsce, w które chcesz, żeby się ten formularz wyświetlił. Czyli na przykład w tym wypadku tutaj na tej stronie to będzie to miejsce pod tym napisem, jest miejsce, że wstawiłam formularz, tak? Dobrze, więc teraz wstawimy ten formularz na stronę i pokażę Tobie, jak to się robi właśnie w WordPressie. Natomiast ja mam dwie te strony. Jedna jest ta, którą teraz widzisz, ona jest zrobiona w GetResponse. To jest opcja dla osób, które nie mają WordPressa, nie potrafią sobie robić stron w ogóle, nie wiedzą, jak to robić, nie mają żadnych narzędzi do tego. I w GetResponse można, oprócz formularza, można też zrobić stronę i na tą stronę ten formularz wstawić. I o tym, jak się robi taką stronę, w 5 minut taką stronę robisz do zbierania właśnie listy mailingowej. Dokładnie to pokazuję, nawet z tym konkretnie poradnikiem. To jest właśnie ten kurs bezpłatny, jak w 5 minut zbudować stronę do zbierania listy mailingowej w GetResponse. Więc jeżeli nie masz żadnego narzędzia do tworzenia stron, to tutaj możesz przejść do tego kursu i tutaj krok po kroku wszystko pokazuję. Gdy tworzy się stronę w GetResponse, to wtedy też jest jeszcze dodatkowa opcja tworzenia formularzy, inna trochę niż ta, którą tutaj w tym wideo pokazuję. I właśnie na tym kursie, jak tworzyć w 5 minut stronę do zbierania listy mailingowej, pokazuję tą drugą opcję tworzenia formularzy właśnie na stronie, w którą się tworzy w GetResponse. Także jeżeli przejdziesz ten kurs, to się dowiesz jeszcze o drugim sposobie tworzenia formularzy. Natomiast jeżeli masz już jakieś narzędzie do tworzenia stron, na przykład WordPressa albo, nie wiem, w PrestaShop, czy w jakimkolwiek innym narzędziu tworzysz sobie strony internetowe i tam w tym narzędziu, w którym tworzysz tą stronę, chcesz wstawić formularz stworzony w GetResponse, no to teraz pokażę Tobie, jak to się robi, więc formularz wtedy tworzysz w ten sposób, który pokazuję Tobie w tym właśnie wideo, który oglądasz, czyli opcja narzędzia i formularze, tak jak pokazywałam, i wtedy ten kod formularza klejasz sobie na swoją stworzoną stronę tam w tym narzędziu, w którym tworzysz stronę. I najczęściej musisz znaleźć taki element kod HTML. Najczęściej tak to wygląda, że jest taki specjalny opcja do wklejenia kodu HTML i ten kod skopiowany tutaj z formularza, ten kod formularza skopiowany wklejasz wtedy w tym narzędziu w swoim, w którym tworzysz stronę, właśnie w tym miejscu do wklejenia kodu HTML. Zatem ja teraz Tobie pokażę, jak to wygląda w WordPressie, w moim narzędziu, w którym ja tworzę strony. Ta strona, którą teraz widzisz, to jest strona stworzona właśnie w WordPressie. Ona tutaj jeszcze tego formularza nie ma, za chwilę ten formularz tu wstawię. I jeszcze takie krótkie info dla osób, które chciałyby też sobie w WordPressie tworzyć strony, a nie mają takiego narzędzia, nie wiedzą, jak sobie tego WordPressa uruchomić, albo coś tam nawet próbowały, ale nie za bardzo sobie radzą w tym WordPressie, mają dużo pytań, to ja mam też taką usługę, która się nazywa Gotowa Strona dla Biznesu Online.
Jest to właśnie strona zainstalowana na WordPressie. Na tej stronie masz oprócz stron lądowania, bo strona tego typu jak ta, na której jest formularz zapisu, to jest tak zwana strona lądowania, więc w tej instalacji WordPressa, którą instaluję, jest możliwość tworzenia nieskończonej ilości stron takich lądowania, ale oprócz tego na tej stronie jest też uruchomiony sklep internetowy, płatności, blog, kursy online i nie jest to tylko instalacja, ale jest to instalacja, uruchomienie i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to jest opieka techniczna i moja pomoc potem na całym etapie używania tej strony. Po prostu masz się kogo zapytać, masz mnie, żeby zadać pytanie, jeżeli coś chcesz na tej stronie wstawić, nie wiesz jak, chcesz coś zmienić, chcesz coś dodać i nie wiesz jak, to ja Tobie dokładnie pomagam właśnie w tym. Jesteś w zamkniętej takiej grupie specjalnej dla klientów, tam możesz zadawać pytania, dostajesz też różne krótkie instrukcje wideo, na których pokazuję, jak na przykład wstawić przycisk na stronę, jak wstawić obrazek i tak dalej. Także jest to instalacja wraz ze wsparciem technicznym i taką opieką nad Twoją stroną. Także jeżeli chcesz mieć tego typu stronę, to zapraszam i wtedy tutaj sobie będziesz tworzyć stronę i właśnie teraz pokażę Ci, jak na taką stronę właśnie stworzoną w tych narzędziu Gotowa strona dla biznesu online, to jest właśnie taka strona stworzona w tym narzędziu i pokażę Ci, jak właśnie dokładnie tutaj w tym narzędziu wstawia się ten formularz stworzony w GetResponse na tą stronę. Więc w tym celu trzeba się zalogować na swoją stronę. Gdy jesteś zalogowany w WordPressie, wtedy tutaj pokazuje się taki czarny pasek. Jest to widoczne tylko dla osoby, która jest zalogowana, czyli dla Ciebie, dla twórcy tej strony. I teraz możemy przejść sobie do takiego zarządzania tą stroną. Się to nazywa Edit with UX Builder. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie tworzy się tą stronę wizualnie. I teraz chcemy dodać ten formularz. Mamy ten formularz stworzony i jest on tutaj, więc kopiujemy sobie kod tego formularza, kopiuj, jest informacja skopiowana i wracamy tutaj do tego UX Buildera i teraz po prostu plusikiem klikamy i wybieramy tutaj spośród różnych dostępnych elementów, które możemy wstawiać na stronę, jak na przykład przyciski, kody HTML i tak dalej. Możemy oczywiście też kliknąć kod HTML i tutaj wkleić, ale ja robię to troszkę akurat inaczej, bo można to zrobić też w drugi sposób, czyli po prostu wybrać tekst. Tutaj wybieramy tekst dowolny, na przykład akapit. I teraz ten tekst tutaj skasujemy, a wklejamy ten kod i zobacz, co się teraz dzieje. Ten formularz się tutaj pokazał. Oczywiście on teraz nie jest dostosowany do strony, bo dużo lepiej i fajniej wygląda ten formularz, jak jest na tej stronie, czyli jest właśnie okienko jedno koło drugiego, ten przycisk jest szerszy i to wszystko się mieści jakby na szerokości tego obrazka, więc jest to lepiej niż jest to w tej chwili tu, także trzeba byłoby poprawić wygląd tego formularza tutaj, bo on po prostu jest tutaj brzydko zrobiony. Natomiast chodzi o sam mechanizm wstawiania tego formularza, więc jak widzisz, jest to bardzo, bardzo proste. Jeżeli używasz WordPressa, ale masz jakieś inne narzędzia, nie posiadasz UX Buildera, tak jak ja tutaj weszłam sobie do tego UX Buildera i tutaj w taki prosty sposób mogę to dodać, bo może posiadasz jakąś inną wtyczkę, na przykład Elementor albo jakąś inną wtyczkę, no to musisz po prostu tam w tej wtyczce znaleźć, gdzie się wkleja kod HTML, tak? I wtedy wybrać sobie miejsce. Tak jak ja wybrałam sobie, usunę na chwilę, wybrałam sobie, że chcę wstawić ten formularz tu pod tym napisem, tak? Więc tu w UX Builderze się po prostu to dodaje poprzez plusik, tak? Jakbym chciała wstawić sobie formularz pod tym zdjęciem, obrazkiem, to bym tutaj dodała plusik i tutaj bym wstawiła. Więc ty, mając swoje narzędzia, musisz wiedzieć, jaka opcja odpowiada za wstawianie kodu. Musisz to po prostu wiedzieć, no bo ja nie wiem, jakich ty narzędzi używasz. Natomiast tu w UX Builderze robi się właśnie to poprzez plusik. Teraz tu wybieramy albo HTML, albo po prostu tekst i po prostu wklejamy
ten kod skopiowany i widzisz, ten formularz się tutaj wtedy pojawia. I to właściwie jest wszystko, co trzeba zrobić. Teraz tylko zapisujemy, wychodzimy i już mamy ten formularz na stronie. Tak jak powiedziałam, no jest on tutaj brzydki, trzeba byłoby go poprawić, więc w tym celu należałoby wrócić tutaj do GetResponse'a, wejść w edycję tego formularza. Tutaj w edycji, jak chcemy zmienić wygląd, musimy najpierw odblokować ten formularz, następnie możemy zmienić wygląd tego formularza, czyli ja teraz po prostu sobie to rozciągnę i sobie po prostu pozmieniam ten wygląd. Zmieniłam ten formularz w tej chwili w ten sposób. Ustawienia zostają te same, co były, bo zapisuję dalej na tą samą listę. Jest ta sama strona podziękowania i tak dalej, tylko po prostu jest zmieniony wygląd, więc robię publikuj. Teraz już nie muszę kopiować tego kodu od nowa i od nowa wstawiać na stronę, bo kod tego formularza jest dalej ten sam. Wystarczy, że tutaj wrócę i teraz odświeżę stronę i ten formularz już zmieni wygląd. O, już jest taki. Więc jak widzisz, jest to bardzo, bardzo proste. Jeżeli chcesz do swojej listy mailingowej dołożyć automatyczną wiadomość e-mail i nie wiesz, jak to zrobić, to o tym właśnie, jak taką wiadomość wysłać, ustawić, jest też właśnie w tym kursie, jak 5 minut zbudować stronę do zbierania listy mailingowej w GetResponse. Tutaj też między innymi jedna z lekcji, to jest trzecia lekcja, automatyczna wiadomość e-mail, także możesz sobie tutaj w tym kursie się tego dowiedzieć, napisać sobie, jest nawet gotowy szablon pierwszej wiadomości e-mail, który możesz sobie używać, jest bardzo skuteczny, bardzo dobry. Jak się tworzy takie bardziej rozbudowane formularze, które pokazywałam Tobie na początku, takie jak tutaj, że możesz zaznaczyć jakieś pole, jest więcej pytań, jak to się tworzy, to nagrałam w innym wideo. Zapraszam Cię do tego wideo, jest to wideo pod tytułem Jak tworzyć ankietę w GetResponse. Tworzy się to dokładnie właśnie za pomocą formularzy, z tym, że tutaj używa się jeszcze dodatkowych pól i właśnie w tym osobnym wideo tłumaczę, jak się tworzy te pola, bo samo to wideo trwa kolejne 20 minut, więc nie chciałam tego tutaj łączyć. Jeżeli Ciebie to interesuje, to po tym wideo, które teraz tutaj było, masz absolutne podstawy do tego, żeby zrozumieć jeszcze lepiej tworzenie właśnie takich rozbudowanych formularzy, czyli takich ankiet w GetResponse. Pod tym wideo masz wszystkie potrzebne linki, o których wspominałam w tym wideo. Jest też checklista do pobrania, krok po kroku, punkt po punkcie, co jest potrzebne do stworzenia formularza w GetResponse i wstawienia go na stronę, także możesz sobie to pobrać. Na sam koniec pokażę Tobie, jak działa właśnie taka strona i taki formularz u jednego z moich klientów. Jest to klient Grzegorz, który skorzystał z opcji instalacji gotowa strona dla biznesu online. Zupełnie się na tym nie znał i w ciągu niecałego miesiąca, chyba nawet dwóch tygodni, stworzył sobie właśnie takie tutaj taką stronę, stworzył sobie cały ten system zapisu na listę i główna jego strona wygląda tak. Tutaj jest przycisk Sprawdź klub podróżnika. Jak widzisz, Grzegorz kieruje tutaj przekaz do osób, które chciałyby wybrać się na wymarzone wakacje, luksusowe wakacje kilka razy do roku i to za ułamek ceny. Jeżeli kogoś interesuje taka opcja, może kliknąć w przycisk Sprawdź klub podróżnika. Zostanie odesłany na stronę lądowania z wideo krótkim, czym jest taki klub podróżnika. Jeżeli osoba po obejrzeniu wideo chce się więcej dowiedzieć, klika przycisk Pokaż mi więcej i tutaj jest odesłana taka osoba do właśnie strony lądowania, do zapisu na listę mailingową Grzegorza. I tak to tutaj wygląda. Teraz ja się tutaj zapiszę, Asia test, i podam swój adres e-mail. Zobacz, że jest też zabezpieczenie właśnie, że gdy kliknę tutaj, to nie da się przejść, muszę najpierw kliknąć, żeby zaznaczyć zgody. Też o tym tutaj mówiłam w tym wideo, także jest to ważne, żeby tam te ptaszek zaznaczyć, że te pola są wymagane do wypełnienia. Gdy wypełniłam formularz, klikam teraz OK, chcę więcej informacji i Grzegorz ustawił tu jako stronę podziękowania
taką oto stronę. Jest to strona hura, wszystko poszło dobrze. Na e-mail wysłałem Twój film z prezentacją. Możesz też obejrzeć ten film tutaj, skontaktować się ze mną. Możesz też dołączyć, zobaczyć przeglądarkę dla biura podróży, tak? I tak dalej. Tutaj są wszystkie informacje, jest wideo. Także w tym momencie Grzegorz pozyskał sobie osobę zainteresowaną na listę mailingową. Osoba dowiaduje się, jak może dołączyć do klubu podróżnika, na czym to polega, jak na tym skorzysta. Może też od razu przejść sobie do przeglądarki biura podróży swojego własnego i tutaj jakby zaczyna się cała przygoda. Grzegorz, pozyskawszy e-mail tutaj na tej swojej stronie, oczywiście może się teraz z tą osobą w kolejnych wiadomościach skontaktować, może to właśnie ustawić w automatycznej kolejce wiadomości e-mail, wcześniej sobie stworzyć kilka wiadomości, które będzie wysyłał cyklicznie i tak naprawdę będzie się to samo wysyłało do każdej zapisanej osoby i na przykład będzie przypominać o tym biurze podróży, będzie prowadzić krok po kroku za rękę, jak się tam w tym biurze podróży poruszać, jak sobie na przykład znaleźć jakiś ciekawy rejs, jakie są ceny i inne różne ciekawostki ze świata podróży i luksusu, którymi tutaj Grzegorz się będzie dzielił. Także w praktyce właśnie wygląda to tak. I jest to wszystko stworzone, wszystkie te strony, które tu widzisz, są stworzone właśnie w opcji gotowa strona dla biznesu online. To właśnie zainstalowałam Grzegorzowi i Grzegorz na podstawie tej instalacji pozmieniał sobie tutaj zdjęcie w tle na swoje i tak dalej. Wszystko sobie poustawiał po swojemu. Połączył sobie to właśnie z formularzem GetResponse i zaczyna w ten sposób swój biznes budować. Zapraszam do kontaktu, jeżeli też jesteś zainteresowany taką maszyną do biznesu online. To tyle w tym tutorialu, serdecznie Tobie dziękuję za uwagę, jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dodatkowo czegoś się dowiedzieć o GetResponse, o automatyzacji w biznesie online, który chcesz rozwijać, napisz w komentarzu pod tym wideo, chętnie odpowiem, nagram kolejne wideo, do usłyszenia, wszystkiego dobrego i dobrych zysków w Twoim biznesie online, cześć!